Z okazji 83. rocznicy śmierci patronów miasta Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość zorganizowało konferencję historyczną Prawda i Pamięć o ofiarach II wojny światowej. Spotkaliśmy się w 83. rocznicę męczeńskiej śmierci patronów miasta Działdowa, arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i biskupa Leona Wetmańskiego. Zorganizowana konferencja przybliżyła nam tragiczną historię Prawdy i Pamięć o ofiarach II wojny światowej. Naszymi prelegentami byli pani dr Beata Michalec z Muzeum Niepodległości w Warszawie, pani Daria Zarodkiewicz, historyk z Makowa Mazowieckiego i panowie z Instytutu Pamięci Narodowej, dr Mariusz Żuławnik, zastępca dyrektora Archiwum IPN i pan Janusz Piwowar. Tematyką dzisiejszej konferencji, tak jak tytuł głosił, Prawda i Pamięć o ofiarach II wojny światowej. Mówiliśmy o duchownych zamęczonych w niemieckich obozach koncentracyjnych. Pani doktor Beata Michalec wspominała o księdzu Janie Golędzinowskim, który został zamęczony w KL Dachau. Panowie z Instytutu Pamięci Narodowej mówili nam o księżach z diecezji płockiej zamęczonych w niemieckim obozie w Działdowie. Mówiliśmy też o ofiarach świeckich z Makowa Mazowieckiego, z Wąskiego Lasu. Grupa tych więźniów, tych ofiar była transportowana do lasu w Białutach i tam byli zamordowani. Podczas dzisiejszego wystąpienia wspólnie z Januszem Piwowarem staraliśmy się opowiedzieć historię płockich duchownych, księży diecezjalnych z Płocka, którzy byli represjonowani przez III Rzeszę Niemiecką. Wśród osób represjonowanych są patroni miasta Działdowa, arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski i biskup pomocniczy Leon Wetmański. Zarówno obaj biskupi, męczennicy Kościoła katolickiego, jak też inni księża z Płocka byli aresztowani przez Niemców. Najpierw więzieni, przetrzymywani w więzieniu w Płocku, a następnie przetransportowani tutaj do obozu przejściowego w Działdowie. Część z nich została tutaj zamordowana przez Niemców, część była transportowana dalej w głąb III Rzeszy, między innymi do KL Dachau i KL Mauthausen-Gusen. Konferencję poprzedziło złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy na symbolicznym grobie arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i biskupa Leona Wetmańskiego.